Hej kochane, super, że jesteście. Dzisiaj mam dla Was recenzję róży mineralnych Lili Lolo od firmy Costa Z. Jeśli macie ochotę wypróbować takie róże, może to będzie Wasz pierwszy róż mineralny, to zobaczcie sobie swatche na blogu albo na stronie Costa Z. Wybierzcie sobie swój jeden wymarzony kolor i odpowiedzcie w komentarzach na blogu na pytanie, które tam jest na końcu zamieszczone. No i napiszcie, które z tych kolorów chciałybyście otrzymać. Konkurs będzie trwał tydzień i po tygodniu ogłoszę wyniki na blogu. Te z Was, które interesują się kosmetykami mineralnymi, pewnie kojarzą kosmetyki Lili Lolo w ogóle i być może próbowały również tych róży. Róże umieszczone są w troszeczkę mniejszym opakowaniu niż bronzery i podkłady. Bronzery są trochę większe, to opakowanie jest o wiele mniejsze, ale za to ma coś, co bardzo ułatwia aplikację, mianowicie taką zatyczkę, którą możemy przekręcić w momencie, kiedy chcemy, aby nasz róż się wydostał i zakręcić, kiedy nie chcemy, żeby brudził całego opakowania i wysypywał się w nieskończoność. To jest bardzo pomocne, tego brakowało chociażby w cieniach do oczu, które się bardzo szybko rozprzestrzeniają na całe opakowanie i po tym opakowaniu się rozbestwiają, brudząc je niesamowicie. Także tutaj w tych różach to jest bardzo pomocne i to jest duży plus. Takie opakowanie, które mieści w sobie 3 gramy różu, kosztuje około 40 zł, to jest dokładnie 39 zł. No czyli znowu nie tak mało, aczkolwiek ten produkt jest taki dość trwały. Ja mam je już bardzo długo, używam je na zmianę dość często i faktycznie nie zużywają się tak szybko, jak mogłabym sądzić. Tego produktu wystarczy nałożyć na policzki bardzo niewiele, żeby efekt był widoczny. Szczególnie jeśli chodzi o te róże matowe, które są takie bardziej intensywne i kolory są tutaj faktycznie bardziej mocne. Te róże satynowe są trochę delikatniejsze, ich konsystencja jest inna. Są też niestety trochę mniej trwałe, szybciej się z policzków obsypują, dlatego lepiej nakładać je na przykład na płynny podkład tuż po nałożeniu tego podkładu i trochę z tym podkładem wymieszać. Wtedy one są naprawdę bardzo trwałe, ale jeśli nałożymy je na przykład na jakiś matujący puder, to ich trwałość będzie troszeczkę obniżona. Tak nie dzieje się z tymi odcieniami satynowymi, które są bardzo trwałe, tak czy siak. I tutaj naprawdę bardzo trudno się ich pozbyć z policzków. Nawet trudno je zetrzeć ręką przypadkiem. Więc trwałość, szczególnie tych matowych odcieni, jest naprawdę bardzo dobra. Moim ulubieńcem jest Candy Girl, który jest takim jasnym, pastelowym, satynowym różem, który jest delikatnie chłodniejszy. I to jest taki odcień, który wygląda bardzo ładnie na dziewczynach o oliwkowej karnacji, ponieważ nie wychodzi jako pomarańczowy na policzkach. Bardzo trudno zrobić sobie nim plamy, to jest praktycznie niemożliwe. Wygląda na policzkach bardzo ładnie i to jest taki odcień, który możemy stosować w lecie, na przykład kiedy jesteśmy opalone. On bardzo ładnie tą opaleniznę podbija, a ten delikatny błysk, który zapewnia, też fajnie te policzki uwidacznia. Drugim moim ulubionym kolorem jest również satyna i to jest Cherry Blossom. Ja tak naprawdę nie przepadam za satynami. To są jedne z niewielu satynowych róży, które mi naprawdę urzekły. I Cherry Blossom jest lepszy dla dziewczyn o zimnej karnacji, ponieważ bardzo ładnie tą karnację ożywia i delikatnie ociepla. To jest taki kolor, który jest mieszanką łososia i delikatnej, takiej jasnej moreli. Naprawdę polecam ten kolor na przykład blondynkom, które mają niesamowicie jasną, chłodną karnację. On wygląda na takich dziewczynach najlepiej. Bardzo ładnie, delikatnie opalizuje i to jest też taki kolor na lato, wybitnie. Także ten też mogę Wam naprawdę polecić. Natomiast Olala jest takim najbardziej uniwersalnym odcieniem i to jest chyba w ogóle kolor, który jest najczęściej wybierany przez dziewczyny, które kupują te róże. Moim zdaniem on wygląda trochę lepiej na dziewczynach z chłodną cerą niż na dziewczyną z ciepłą cerą. Dla mnie on jest odrobinkę za ciepły, ja jednak wolę chłodniejsze kolory, ale to nie zmienia faktu, że jeśli faktycznie nie możemy się zdecydować, najprawdopodobniej Olala będzie taki najbardziej naturalny i taki najbardziej pasujący nam, jeśli obawiamy się innych kolorów. Natomiast Flushed jest kolorem trochę chłodniejszym niż Olala i on akurat na mnie wygląda lepiej. To jest kolor, który przypomina trochę mój róż z Bobbi Brown, ten Desert Rose, chociaż jest odrobinkę cieplejszy i jest odrobinkę mocniejszy. Tym kolorem akurat łatwo narobić sobie plamę, więc trzeba z nim bardzo, bardzo uważać. Ale on bardzo ładnie przypomina taki efekt naturalnych rumieńców, szczególnie u dziewczyn, które mają ciemną albo taką oliwkową bardziej cerę. On również potrafi wyglądać bardzo ładnie, więc jeśli jesteście takimi bardzo ciepłymi oliwkami, to polecałabym Wam właśnie Flushed. Natomiast jeśli macie taką delikatnie chłodniejszą karnację, bardziej, nie wiem, beżową,
to Olala pewnie będzie dla Was lepsze. Jeśli macie wrażenie, że jesteście za blade i takie zmęczone, Olala pewnie będzie ładniej nadawało Wam koloru niż Flash, który jest jednak zarezerwowany dla tych dziewczyn o cieplejszej karnacji. Oprócz tego, że te satynowe odcienie trzymały się u mnie troszeczkę krócej, ja żadnych wad tak naprawdę nie zauważyłam. Kolory generalnie są bardzo trafione. Cała gama kolorystyczna jest taka dość sensowna. Mi brakuje jeszcze tylko takiego jasnego, chłodnego, pastelowego matu, ale to są tylko moje życzenia. Natomiast tak naprawdę nie ma się za bardzo czego czepić. Ja jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze opinie na temat tych róży, bo na pewno wiele z Was je testowało. Jestem również bardzo ciekawa, jakie są Wasze ulubione mineralne róże, albo Wasze ulubione róże w ogóle. Ja się tak prywatnie w domu przestawiam trochę na taką kolorówkę mineralną i ekologiczną. Jestem ciekawa, czy możecie mi polecić jakieś fajne, takie jasne, pastelowe, chłodne róże, może maty, może satynowe róże, właśnie mineralne. Więc jeśli na przykład same używacie takich kolorów, albo możecie mi coś polecić, to będę Wam bardzo, bardzo wdzięczna. Ja uwielbiam róże, róż to jest chyba mój ulubiony kosmetyk, bez którego nie wychodzę z domu. Także myślę, że na tych różach zależy mi najbardziej. No a jeśli nie miałyście jeszcze okazji używać żadnego różu mineralnego, to dwie z Was będą mogły właśnie przetestować taki róż Lili Lolo, za co bardzo firmie Kosmetyk dziękuję. No i to by chyba było tak naprawdę na tyle. Mam nadzieję, że recenzja i swatche okazała się przydatna, jeśli akurat planowałyście zakup tych róży. Wszystkie zdjęcia są jeszcze na blogu, tam jest dokładnie pokazane, jak te róże na skórze wyglądają. No i to jest chyba tyle, także dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnych filmikach. Buziaczki i pa, pa!